Cześć Wam, dobry wieczór. Witam przyjaźnie. Słuchajcie, jak to jest, że ktoś nagle nie wie, że wypił? No, stało się. Nawet nie wiem kiedy. Wyczytałem taki na którejś z grup post. No przede wszystkim nie ma co wpadać w panikę. I też te osoby, które uczestniczą w tym, żona, mąż, no nie ma co robić w tej wielkiej awantury i krzyczeć, bo to nic nie zmieni. Ta osoba, która no, według samej siebie już wie o tym dobrze, że zawiniła, ma względem siebie pretensje i wyrzuty sumienia, już jej wystarczy naprawdę. Ona już wie, że źle zrobiła, żałuje. I w całym tym swoim korkociągu właściwie to nie wie, dlaczego tak się stało. To było za mało danych. Nie wiem, czy ta osoba była na terapii chociaż jednej. Jeżeli była lub nie była, to i tak właśnie ile czasu boryka się z problemem alkoholowym i czy przestrzegała, przynajmniej na tym samym początku, też, no, im dłużej, tym lepiej, niektórzy całe życie przestrzegają. No właściwie, no, bardzo słusznie. Nie wolno o tym zapominać, kim jesteśmy. I właśnie, czy prowadziła taki dzienniczek uczuć, dzienniczek głodu, dzienniczek samoobserwacji, to nie zrobiło się, że nagle dzisiaj, o, siedziałam sobie, czy siedziałem, nawet nie wiem, kiedy wypiłem. To się zbierało lub trwało cały czas. Może była, może miała bardzo duże jakieś przeżycie emocjonalne. Były wyzwalacze dookoła niej, może gdzieś była na weselu. To trzeba właśnie wszystko sobie przeanalizować i unikać tych rzeczy. Po to robi się tą obserwację siebie i się notuje. Nie idę w paszczę lwa, nie idę na wesele, nie polewam, nie idę do sklepu. Ostatnio o tym z kolegą rozmawialiśmy w programie, że no trudno, właśnie nie, to nie wiem, czy trudno. Rezygnuję przez kilka lat z takiego sylwestra, póki się nie czuję, czy wesela, póki się nie czuję no, w miarę jakoś tam silnie, no, nazwijmy to tak. Także ta awantura nic nie zmieni, ta osoba sobie wyciąga wnioski. Może nie tylko, że nie przerobiła czegoś właśnie, co ją tam boli, w cudzysłowie. Dlaczego tak się stało? Bo może w ogóle nie była jeszcze gotowa. I trzeba otrząsnąć się, otrzepać i próbować znowu, jeżeli się właśnie wie, po co. No nie można tego robić też, bo ktoś już mi jęczy, bo ktoś mi zawraca głowę, no to przestaje pić bez przekonania. Zobaczcie, że to jest tak, że no dobra, niech mu będzie, ale jeżeli ja sam nie chcę, to rzeczywiście i chodzę do pracy, zajmuję się dzieckiem, gotuję obiad, robię to, robię siamto, ale wszystko jest skoncentrowane wokół tej wódki, piwa, żeby już skończyć tą pracę. Ale wiem, że i tak nie mogę się dzisiaj napić. No trudno, aby do 23 zasnąć. O, żeby tylko zasnąć, a jutro zobaczymy, bo jutro może już mi się nie będzie chciało. I jest kolejny dzień, ta osoba znowu ten schemat dnia powtarza. No właśnie, i czy ona tylko nie pije, czy ona trzeźwieje? Jeżeli chodzi na terapię, czy chodziła, no to wie, jakie narzędzia stosować, o czym jest w każdym, na każdym kanale takie, na każdym związane z alkoholem, o takich mechanizmach i narzędziach się mówi, jak to działa i trzeba po nie sięgać, bo cudów nie ma, samo się nie zrobi i no, byłbym hipokrytą, gdybym sobie myślał inaczej, że samo się mogło coś zadziać. No nie zadzieje się samo, bo ja byłem w takiej sytuacji, że
też robiłem to tam dla kogoś, dla świętego spokoju, ale tyle, że ja nie mogę powiedzieć, że samo się wypiło, tylko robiłem to z premedytacją, że spróbuję, ile tam wlezie. A rzeczywiście, jeżeli ktoś nie jest gotowy na to, to mu się w bani cały czas kręci ten sam kołowrotek, bo to jest bez sensu, jeżeli on nie wie, po co ma nie pić. To musi ta osoba sama chcieć. I później nagle właśnie to jest to, że samo się stało. No, nawet nie wiem, kiedy Karol mi polał i ja chwyciłem, bo chciałem już tydzień czy dwa chodziłem, czy chodziłam i cały czas w bani. Tak, dobrze, córuś, zaraz dostaniesz obiadek. Boże, jak mi się chce pić, kurczę, no. No to tutaj masz tu kotlecika, a tu w głowie, o, kurczę, a teraz bym, o, może by wybiec ze sklepu po coś, może czegoś brakuje, ale nie, jak pójdę do Żabki, to tam są browary, ja na pewno sobie kupię, nie. I to jest ta koncentracja wokół picia, to jest świryzm, to jest taka korba, że no nie życzę sobie tego ani nikomu, a sobie ponownie, bo to jest naprawdę odcinek obsesja. No gdzieś nie wiem, aby szybciej coś zrobić, może zdążę. Czekanie 21 zamykają sklep. Za 10, za 5 już nie zdążę. O, już na pewno nie zdążę. A potem tak przychodzi 22, ale jest stacja benzynowa. Nie, niech pada, niech będzie wichura, niech będzie śnieżyca, nigdzie nie pójdę. Dobrze, że pies nie chce wejść, a może chce. I to jest, to ja się uśmiecham z nerwów, bo słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, bo ja to wszystko wiem, ja to wszystko przeżyłem. I żeby być już na takim etapie, no to jest tylko ten czas i cierpliwość. Ale ja jeszcze raz magluję to i powtarzam. Narzędzia z terapii i cel, motywacja. Po co ja w ogóle chcę nie pić, jeżeli ja nie robię tego dla siebie, bo nie widzę w tym żadnej korzyści. Nie dla wujka, dla dziadka, dla kogoś. No chyba, że są jakieś takie. No ale no właśnie, jeżeli rzeczywiście chcę dla tej babuni, czy dla dziadusia, żeby jeszcze mieli ten taki święty spokój na stare lata, no to też to jest na dupościsku. Ale byłoby fajnie, gdyby to się przerodziło właśnie w tym czasie, oni sobie tam żyją rok, dwa, i w tym czasie mówisz, kurczę, jakie to trzeźwienie jest fantastyczne. I znowu o tych owocach, o tych truskawkach, jakie są smaczne. I znowu koperek do, czy pietruszka, natka pietruszki do zupy przez siebie robiona, jakie to jest pyszne, jakie super, bez tej chorej obsesji właśnie iść z dziadkiem, z babcią na spacer, pójść i książkę przeczytać. A dziadku, zobacz, jakie fajne te sosny, albo a on mówi, to nie sosna, to świerko. Widzisz, dziadku, zawsze mogę się od ciebie czegoś nauczyć. I to jest to. No nie ma tak, że ja bym teraz sobie usiadł, poszedł do kogoś, albo ktoś do mnie przyszedł, a ja jutro robię odcinek. Słuchajcie, sorry, ale stało się. Nawet nie wiem kiedy. No nie wiem. Nie wiem. Nagle byłem w Lidlu, w Biedronie i 0,7 pękło. Nie wiem. To jest najgorszy, ten właśnie pierwszy etap. Straszne to. Wyjść z tej obsesji to jest, no, i to oczywiście to jest u każdego indywidualna sprawa. Ktoś ma problem tam z chorym dzieckiem, ktoś tylko i aż z samochodem, ktoś z ratami. No i a tutaj jeszcze pojawiają się teksty, że się poddaje, to już w ogóle kończę ze sobą i się zapijam na śmierć, albo w ogóle, że nie dam rady. No nie wolno się właśnie poddawać. To jest do zrobienia. To jest jak z takim starym, tak mi się skojarzyło z takim silnikiem, jak on się nazywał, Wietka czy jakoś, nie pamiętam, na jachcie mieliśmy i to 10 razy, no to głupie porównanie, ale tak mi się, że zaskoczy to zdrowienie. Raz nie odpaliło, no trudno, drugi, piąty, jeszcze raz ciągnę ten sznurek, jeszcze raz się podnoszę, udało się,
im dalej. I ta cierpliwość, bo już z czasem będzie o wiele łatwiej. Nikt nie powiedział, że to jest prosta droga, tak jak ktoś mi zadał pytanie, a kiedy ktoś już będzie się czuł pewnie, kiedy będzie takie, ile to trzeźwienie trwa? Trzeźwienie trwa cały czas chyba. Zaraz będziemy się kłócić z widzami. Nie wiem, ile trwa. Do końca życia trwa. Ja sobie myślę, że właśnie, bo to zależy. Niektórzy to nazywają rozwojem, niektórzy zdrowieniem, trzeźwieniem. Tak sobie myślę, że gdybym nie był alkoholikiem, to sobie myślał, że nie zdrowieję, nie trzeźwieję, tylko się rozwijam. Na przykład tak jak normalny, zdrowy człowiek. No na przykład sobie mówię, a pójdę sobie na studia, jeszcze mimo 30 czy 40, czy 50, czy 60 lat, no i się rozwija. Zaczyna jeszcze więcej czytać książek i się rozwija. A zapisuje się na różne kółka, czy jakieś kursy i się rozwija. No i właśnie, no. A ponieważ jest, załóżmy, zmarnowany ten dawny czas, no to dopiero tak już właśnie się stabilizuje na punkt zero. A teraz rozwój. I to byłoby tyle tak w pogadankach takich wieczornych. Dziękuję bardzo. Zdrowiejemy, trzeźwiejemy, rozwijamy się dalej. Dobranoc. No.